Witamy Państwa o poranku. W czwartek dzisiaj z nami w studiu naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Opolu, pan Aleksander Iszczuk. Dzień dobry, panie naczelniku. Może partyjkę skrabli na początek? O, bardzo, bardzo chętnie, z przyjemnością. O tym dlatego, że dzisiaj właśnie jest taki dzień skrabu, a pamiętam, że wśród uczniów, zwłaszcza szkół średnich, była to gra ciesząca się ogromnym powodzeniem. Zresztą chyba gra taka bardzo rozwijająca, prawda? Ciesząca się dużym zainteresowaniem i to w różnych językach. Jak był pan dyrektorem, robił pan mistrzostwo u siebie w skrabble, czy nie? Ale może robiliśmy, ale na wyjazdach królował. A co będzie królowało, panie Aleksandrze, za dwa tygodnie? Bowiem za dwa tygodnie kolejny rocznik uczniów szkół ponadpodstawowych zakończy naukę. A to jest, bo rozmawialiśmy o tym kiedyś, no rocznik taki wyjątkowy, bo nowa matura przed nami, nowy system, bardzo trudny rocznik, który miał za sobą czas COVID-a również, czyli tych zajęć jednak w dużej mierze, jak to dzisiaj powiedzielibyśmy, jest starym językiem, korespondencyjnych, czyli przez monitor. Rzeczywiście nasuwają się jakieś w tej chwili takie przemyślenia w Wydziale Oświaty, co może być, że tak powiem, z tym rocznikiem? No, musi być dobrze, to przede wszystkim. Rzeczywiście za dwa tygodnie klasy maturalne otrzymają świadectwa ukończenia szkół średnich, no i po weekendzie majowym przystąpią do matury, najpierw 3 dni obowiązkowych przedmiotów, a później przedmioty rozszerzone, też wraca egzamin ustny, więc na pewno będzie to bardzo intensywny czas. Jeżeli chodzi o przygotowanie, no nic tutaj nie odczarujemy, pamiętamy te wszystkie dyskusje, jakie były po drodze, czy coś odchudzić, nie odchudzić. Pamiętam też i nauczyciele, protesty, tak, dokładnie. Język polski, historia, no, mówiliśmy o tym, prawda? Pewne ruchy w ministerstwie nastąpiły, troszeczkę gdzieś tam poluzowano tym maturzystom, a w tej chwili trzeba się zmierzyć z materią i przystąpić do matury. Czyli rozumiem, że możemy powiedzieć, że w tej kwestii placówki są przygotowane, bo rok po roku taka sytuacja przecież następuje, jeśli chodzi o pole, bo tych maturzystów trochę u nas będzie w tym roku. Troszkę będzie i niewątpliwie szkoły mają doświadczenie w przeprowadzaniu matury. Powiem tylko tyle, że jest to bardzo precyzyjnie określony egzamin, co można, czego nie można, co można wnieść. Przypominam, że żadnych elektronicznych gadżetów wnosić nie można, z którymi to coraz więcej będziemy mieli problemów, ponieważ no, z jednej strony kusi, a z drugiej strony technologia tak idzie do przodu, że nie wiadomo, czy to są okulary korekcyjne, czy okulary Google. Filmy w arabie science fiction zaczynają nam się, Tom Cruise z Mission Impossible zaczyna mi się kojarzyć. Więc pewnie będziemy się z rzeczywistością tutaj mierzyć sukcesywnie w następnych latach. I no, chociażby sam fakt, że państwo dziennikarze nie mogą być obecni na sali egzaminacyjnej, żeby, broń Boże, nie ściągnąć okienkiem kamery pytań z arkusza egzaminacyjnego i po sekundzie zamieścić w przestrzeni i poinformować, z czego jest matura. Te materiały egzaminacyjne, one są wielostronicone, wielokartkowe, więc nawet to zerknięcie w jedno pytanie niewiele by pomogło. Zmieniłoby też. Natomiast, no właśnie, czy też ten problem tej nauki zdalnej, no nie przełoży się w jakiś sposób na te wyniki ewentualnie maturalne, czy też no uczniowie, którzy też w pewien sposób no, reagowali, mówili, że ten okres zdalny, to może oni by też maturę zdalną mogli zdawać. Niewykluczone, że kiedyś i do tego dojdziemy, ale to jest raz, że matura, raz, że czas był covidowy, dwa, no na pewno czasy są niespokojne i w dużym stopniu wpływają też na samopoczucie młodzieży, ale trzy, to mamy maturę po 8 klasie. Czyli to jest matura już zreformowana ostatnią reformą.
matura po ósmej klasie to już wchodzi w życie takie pojęcie, bo zawsze kojarzy nam się matura po jednak nie, szkole średniej. No mówię w tym sensie, mhm. że zmieniony system, mhm. nie gimnazjaliści, tylko 8+4 Zero. Wróciło do życia. No tak, ale ten egzamin klas ósmych też jest niezwykle ważny, wracając do tej, tak, to jest taka prematura. Nie? Tak. Rzeczywiście to też przed nami, ale jeszcze mamy 1,5 miesiąca. I ostatnia kwestia, którą dzisiaj po ranku chciałem poruszyć z Panem, to jest kwestia wyżu, niżu, miejsc, bowiem rozpoczęła się taka gorąca debata na temat tego, jaka będzie liczba osób, która pójdzie do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, szkół średnich, bowiem mamy znowu sytuację, tak jak tu mieliśmy też rocznik 2003-2004, to teraz sytuację taką, że 1,5 rocznika znowu wejdzie do szkół. Jak na tym tle wygląda Opole, bo słyszałem w Warszawie, to są różnego rodzaju perypetie, turbulencje, w innych dużych miastach też, takie duże miasto jak Opole, jak jest w stanie sobie poradzić, jaka to będzie, panie Aleksandrze, liczba uczniów, która może trafić i czy rzeczywiście wszyscy będą w stanie być w placówkach w Opolu? Rzeczywiście tak jak w tamtym roku, o czym zresztą mówiłem rok temu, że to nie jest jedyny rocznik, który będzie w takiej większej masie przystępował do rekrutacji do szkół średnich. Mamy 1,5 rocznika. To nie jest związane z demografią, mhm. to jest związane tylko z tym, że 8 lat temu do pierwszej klasy szkoły podstawowej poszło 1,5 rocznika, czyli i 6- i 7-latkowie. W tej chwili mamy sytuację prawie porównywalną jak w tamtym roku. Nieznacznie więcej trochę dzieci jest w tym roku. Miejsca mamy przygotowane. O tej sytuacji było wiadomo, że ona nadchodzi. Rozmawialiśmy z dyrektorami z dużym wyprzedzeniem 2 lata temu. Informowaliśmy, że trzeba tak rozplanować nabory w tym roku szkolnym, który jest obecnie, mhm. i w tym, który będzie w przyszłym roku. Zdając sobie sprawę jednocześnie, że w przyszłym roku tej prosperity ilościowej nie będzie, ponieważ w 7 obecnych klasach tych dzieci jest dużo, dużo mniej, co za tym idzie w następnym roku szkolnym, rekrutacyjnym, czyli w 2024, tych dzieci będzie znacznie mniej do zrekrutowania, więc klas będzie mniej, więc to wszystko trzeba poprzekładać na ilość miejsca w szkole, na ilość nauczycieli i do tego jesteśmy przygotowani. No ale tak, ale w tym wypadku to powiedzenie od przybytku więcej głowa nie boli, to raczej nie pasuje, prawda? No, jeśli chodzi o ten, nie, absolutnie, bo są przygotowane już informatory, szkoły są przygotowane, niektóre szkoły oferują większą ilość oddziałów. Pewnie, no tutaj no chyba tak to musimy założyć, że i klasy nieznacznie będą liczniejsze, no bo jakoś z problemem sobie musimy poradzić. A to jest 31 osób maksymalnie, prawda? Nie jest to ostro przepisami określone. Także to nie jest tak jak przy rekrutacji do szkoły podstawowej czy do przedszkola, gdzie przepis mówi, że nie może być więcej niż 25 dzieci. Tutaj tego limitu takiego ostrego nie ma. I tak jak poradziliśmy sobie w tamtym roku, tak mam nadzieję, że i w tym roku sobie poradzimy. Wiadomo, że to ile tych dzieci będzie? Niewiele uspokajamy, ponieważ emocje będą. Też informacja, ile jest w samym Opolu, niewiele nam daje, ponieważ do szkół średnich rekrutuje się 2 razy tyle dzieci, co jest obecnie w klasach ósmych, ponieważ do szkół średnich dojeżdżają również osoby spoza Opola, więc myślę, że ponad 3000 pierwszoklasistów będziemy mieli 1 września bieżącego roku.
Natomiast nie nazywałbym tego wyżem, niżem demograficznym, ponieważ to mniej więcej jest stabilnie. Stabilnie. Także jest w tej chwili takie przesilenie ilościowe in plus, w przyszłym roku będzie in minus, a później będziemy w miarę stabilni przez następne lata, bo tak jak obserwuję, ilość urodzeń to w dziesiątkach się różni rok do roku. To nie są jakieś wielkie tąpnięcia. Będziemy oczywiście, drodzy Państwo, temu się przyglądać, będziemy informować, będziemy mówić o przebiegach zarówno egzaminów maturalnych, choć na nie nie wejdziemy, jak powiedział pan naczelnik. Ale kciuki będziemy trzymać na zewnątrz mocno. I poza raz będziemy pytać, jak się maturzystom w tym roku pisał. Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, był naszym i Państwa gościem o poranków. A Państwo, jak macie dzisiaj ochotę, przypominam, to ja z panem naczelnikiem zabieramy się za moment za skrable. Zobaczymy, dla kogo pójdzie ta partyjka lepiej. No i Państwa też do tego zachęcam, bo to naprawdę bardzo przyjemna gra. Dziękuję bardzo. Dziękuję.